Every day I imagine a future where I can be with you. Hej, jestem Kairos, a to jest 22 epizod z Doliny Zombie. No co, moi drodzy, rozumiem, że tego. Zcheatowałem czysta expa, rozważamy powtórzenie serii, tak? Następny odcinek to oczywiście nie będzie Dolina Zombie. Powiedzmy finał, tylko co, skończymy sobie już gierkę. W sensie, rozpocznijmy od nowa. Dla mnie dobry pomysł, za te czysta expa jak najbardziej. Ja bym się popłakał, jakbym miał to od nowa nagrywać. W każdym razie jesteśmy w o wiele bardziej lepszym punkcie, ponieważ jeszcze raz od nowa swoją ekipę podwyższonego ryzyka zbierzemy, żeby dostać się do starej kopalni. Tym razem to Pola przyprowadziłem ze sobą, już od chaty Kawalorna, więc od razu on ruszy z nami ku tej przygodzie, on jeszcze żyje. Wiecie, to co widzieliście pod koniec zeszłego odcinka, to była po prostu taka skrajnie zła wizja, nie? Skrajnie zła wizja, w sensie co by się mogło wydarzyć, gdyby wydarzenia potęczyły się nie tak jak trzeba. Ja sobie też przy okazji oblecę wszystkich tutaj i po prostu szybko przeminę te dialogi. Więc teraz de facto macie już, moi drodzy, właściwe rozegranie się wydarzeń, które powinny się, no, wydarzyć oczywiście, a nie takie nic, które było w zeszłym po prostu odcinku. Topol mi ładnie dotrzymuje kroku. Dobra, ty tam sobie siedź, chłopcze. Ty się niczym nie przejmuj. Chociaż tak sobie pomyślałem, czy teoretycznie, bardzo teoretycznie, najpierw nie pobiec samemu pod starą kopalnię, bo tam oczywiście odpowiedni dialog dopiero aktywuje możliwość zebrania ekipy, więc pewnie jeszcze przed zebraniem tej ekipy już się tam wszystkie... Rozkazał mi odbić kopalnię. Nie mogę tego pominąć, nie mogę tego pominąć. Halo, jak chcę to pominąć? Pomiń. Dobra, dzięki. Więc tak sobie pomyślałem, a może to właśnie wpierw tam polecieć, pierdzielnąć taktyczny deszcz ognia i by był po prostu po kłopocie. No, tutaj jest Knech, jeszcze kuszą popatrzę, jest rycerz, jest Knech, jest wartownik, jest Topol, który chce być nowym Adamem Małyszem. Dobrze, że mi się chłopak nie zabił, bo by było tragicznie, a w sumie śmiałbym się jeszcze. Można chrząszcza zastrzelić, ale z ciebie jest strzelec, Bragus. Wow, ale kozak. No i chłop zabija niewinnych chrząszcze dla expa, to się nazywa Power Gaming. No dobra. Oni idą teraz wszyscy przed obóz. Możemy taktycznie sobie zapisać grę. O, zapisz sobie tutaj. Mam jeszcze jeden taki zapis. Może na Ksardupci będzie lepiej, bo tam mam jeszcze niżej pod Ksardupcią jeszcze jeden taki zabezpieczający, gdyby coś się złego stało. A jak wiadomo, granie w Gotika to momentami jest same zło, które się po prostu przytrafia i naprawdę będę musiał z wami, z tymi wszystkimi dzbanami, wiecie, teraz biec, mając ten swój przeklęty pierścień, ta? Czyli chyba na potrzeby dotarcie tam pod starą kopalnię będzie trzeba go zdjąć. No, ciekaw jestem też, ile może z was zginąć, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotów, że niektórzy po prostu nie przeżyją. Więc skoro ja zdejmuję pierścień błogosławieństwa na Speeda, to co mogę sobie założyć? Bo mam amulet siły, pierścień siły, zobaczymy tak jeszcze na szybko. Ochrona przed bronią może jakaś teoretycznie. Okej, punkty życia. Bonus zręczności, to jest amulet, to... Okej, to zgaduję, że chyba w takim razie pieści magicznego pancerza, więcej ochrony przed broją, co? 150 łącznie, no nie będzie to jakoś wybitnie większa różnica, ale niech będzie. O nie, teraz biegam normalnie, ale nie jestem przyzwyczajony. Ruszajmy. Okej, czyli teraz do każdego z tekstem ruszajmy wylecę. A moglibyście poczekać przed starym obozem. Byłoby wygodniej, a tak to jeszcze z wami będę musiał przez las, cholera, pójść, koledzy. I tam dopiero się będziemy bawić. Ale w ogóle jaki to jest fajny kontrast, nie? Tutaj Topol w pancerzu strażnika starego obozu. Tutaj knechci w pancerzach straży miejskiej z drugiego Gotika. Nie mówiąc jeszcze o paladynach. Wow, is this a crossover episode? Bo w sumie to Avengersi się chowają chyba przy was, koledzy. Dobra, Tazor, jeszcze ciebie muszę zagadać. Dobra, no i co? Ruszamy w takim razie w drogę, ja się jeszcze napiję. Pyszna woda. Z filtra. Taka może smakować najlepiej. Trupy, fajnie. Czyli co? Albo powinienem to pominąć, albo was zabawić jakąś wesołą historią. I... Okej, to opowiem wam coś z życia, bo może dawno nie opowiadałem. Jak tam ludziska mijają wam dalej nauczanie zdalne? Ja jestem z siebie zadowolony, bo już z rana zrobiłem angielski. W sumie to była pół godziny roboty, jak się umiała. Godzinę siedziałem nad tym, bo jak zwykle mi się z niczym nie spieszy. Jeszcze wczoraj sobie preskę zrobiłem na zaliczenie na zajęcia, więc jest bardzo fajnie. Coś już w końcu rusza, aczkolwiek przez te święta miałem taki zastój kilkudniowy. I to jest okropne, nie? Wrócić z powrotem do działania nad czymś, do pracy nad czymś, szczególnie jak się miało te przerwy zbyt długie. Ja mam dla was dobrą radę, ludziska.
róbcie coś codziennie, chociaż po trochę. Nigdy nie doprowadzajcie teraz do sytuacji, bo ja zgaduję, że zdecydowanie z 90% z was, dobra, no 80% powiedzmy, ma coś do roboty, kiedy wróci, wiecie, na chatę. No na chatę, generalnie każdego dnia, bo pewnie albo się jeszcze uczycie, albo studiujecie. Może tylko część z was tylko i wyłącznie ma pracę, a może wiecie też... ma taką pracę, która wymaga jakiegoś działania jeszcze, że wiecie, że nie wszystko idzie zdalnie zrobić. Nie, w sumie to żeby wtedy była zdalna robota. Nie wiem, no może w każdym razie macie jakąś robotę. Zmierzam po prostu do tego, bo już się sam zacząłem w swoich dialektach gubić, żebyście chociaż minimalnie codziennie coś robili. Naprawdę, choć minimalnie, a uwierzycie, że życie będzie wyglądać o wiele wspanialej. Ja tak przed świętami robiłem. Teraz znowu miałem zastój i wrócić do czegokolwiek tragedia. Dlaczego ty mi gościu mówisz, że jestem mądralą, kolego? Aha, jak zwykle na mnie fokus poleciał. Twoje szczęście, co jest? No kurde, ale wy jesteście pijani jacyś, żeby nie potraficie chłopa załatwić, ale... Ej, mamy łącznie 4 kuszników, nie? Kurczę, nie zabiliście tego botnego? Co jest? Bagiennego, sorry. Ale oni są tacy niezdecydowani, jak chcą te zombiaki bić. Ojeju, to jak tak długo zabijacie jedną grupkę, to ja aż się boję wiedzieć, jak długo wy będziecie kuźwa ciorać tamtą armię pod obozem. No trochę się teraz was obawiam, koledzy. Tak troszeczkę, szczególnie ciebie, Topol. Jeżeli będzie jakaś decyzja warta podjęcia, to ciebie poświęcimy, typie. Głupi głupku po prostu. Nie, no naprawdę się. Zombie cut, zastrzelcie go. No czemu nie atakujecie? O, to jest dopiero tego. My pierwsza brygada. No pięknie, strzelcy wyborowi. I o to chodziło, tak powinno być w ogóle, czemu w tym lesie jest aż tak ciemno. Ej, patrzcie, naprawdę chyba pochodnie zapalę i będzie o wiele przyjemniej w tym miejscu. No, zdecydowanie, masakra, tu jest ciemno. Szczególnie, że zawsze jak gram w Gothica, czego generalnie nagrywam, to siedzę na drugim monitorze. A drugi monitor jest trochę starszym monitorem. No i jest kurczę ciemniejszy domyślnie od tego mojego głównego, powiedzmy, laptopowego. Ale ja już tłumaczyłem milion razy, dlaczego to muszę na drugim monitorze siedzieć, bo hehe, Gothic, stara gierka, upośledzona i się domyślnie chce uruchamiać z karty zintegrowanej zamiast z tej lepszej. A tutaj widzę, że mamy jakieś desanty jeszcze z powietrza. Nice. Że tam są jakieś martwe dupki. O nie, wy się teraz nimi zainteresowaliście. One biegają w kółko. To po prostu dance macabre. Ej, Olivier, nie wchodź mi w drogę. Gdyby się tam zainteresował tymi kolegami, którzy tam siedzą do góry. No naprawdę. Nie, Topol, gdzie biegniesz? Topol, wracaj, cholera. No i po facecie raczej już jest. Ja nie mogę dbać o tak dużą grupę tych kolegów, bo oni mi się pogubią za chwilę. Topol, kuźwa, poleciał. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. No co za łeb, no nie mówcie mi, że za chwilę będę musiał grę wczytać. No i jeszcze kuźwa, nie wskoczę tutaj, nie? Dobra, naprawiliście się? Chyba Topol nie dołączy do tej misji. Noż cholera by tego gościa, nie? No po cholera on tam pobiegł. A gdzie ja grę zapisałem ostatnim razem? Jezu, przed wejściem do lasu. O! Dobra, może do lasu nie będę wchodził, tylko brzegiem przejdziemy w takim razie jeszcze raz. No co za gówno najgorsze. A, mnie ta gra denerwuje przez takie coś, nie? Że jednak AI naszych towarzyszy jest momentami... No niezbyt inteligentne, tak? Nawet nie wiem, czy wszyscy są. Czekajcie, czy jest ten chłop w zbroi? No nie ma tu wszystkich. Gdzie jest Olivier? Kuźwa, no gdzie jest Olivier? Czemu oni się mi zgubili po drodze, jak grę zapisałem? Co jest? Co jest z tym Gothiciem? Michał sam Ortega pisał, że właśnie Olivier musi zagadać przed wejściem do kopalni. Aha, dobra, on mi się zlał z tłem tam tak bardzo. Jezu, jaki grubas, nie? Jaki zakuty łeb, dosłownie. Ciekawe, czy coś się za tym kryje, że on w sumie ten hełm nosi. Aj, nie wiem.
Matt, wstawaj. Nie udawaj, kolego. Sorry, że cię dobiłem, ale byś zginął, gdyby ci inne zombiaki dorwały. Ej, kumpel, czemu ty nie masz mikstur? O nie, Matt tego nie przeżyje. Ja już wiem, że Matt tego nie przeżyje. Topol z całą pewnością też nie. On nie, on nawet broni chyba nie podniósł i nie założył. Oj, Matt, będziesz... Nie. Chciałem powiedzieć, że będziesz tankiem, ale no co, podejdziesz, na strzała padniesz i koniec dnia dziecka. No, generalnie kiepsko to widzę, nie wiem, teoretycznie mam pewien pomysł, wiecie, tu sobie zapiszę grę. Tu sobie zapiszę tutaj drugi raz grę, bo jeżeli będzie taka potrzeba, to ja szybko, powiedzmy, odbiegnę od nich, użyję deszczu ognia i tutaj wrócę, nie? Może nie będzie, niech ich to nie złapie tam, jeżeli chodzi o zasięg. I tam się kolejną skałę zablokował, no co za łeb. Chodź tutaj, paladynie debilu. No, chodź tu, gościu, no. Jak ja Gothica nienawidzę za coś takiego, naprawdę, no. Misje eskortowe. Narzekaliście, że w Resident Evil 4 jest, tak? Beznadziejna misja, bo mamy towarzysza Tom Ashley, tak? To oczywiście są fani Residenta narzekali, nie? To oni chyba w Gothica nie grali, nie musieli na przykład z Lesterem iść do twierdzy. Nawet nie wiem, czy są wszyscy, czy ktoś nowo po drodze nie zgubił. Nie wiem, ich jest na tyle dużo, że można, że się nie zauważy jednej brakującej osoby, co jest dosyć zabawne generalnie w tym wszystkim. Dobra, jesteśmy w takim punkcie, że już sobie podmienię, patrzcie, mój pancerz, pierścień nad pierścień błogosławieństwa i możemy teraz przystąpić do eksterminacji. No chodź! Oczywiście tych miłych kolegów, więc ja sobie tutaj pobiegnę na jednego zombie. O kurwa, o, ale tutaj teraz będzie jadka. No jeszcze to pola uderzyłem niechcący. Topol nie musiał umierać, pisali, ale on tutaj raczej zginie. Chociaż cały fokus poleciał na mnie, więc... Więc jeżeli nie będą chcieli bić, a nie moich kolegów, to nawet będzie miał rację bytu, no bo to jest znowu po prostu Gothic at its finest, z którym wystarczy złapać fokus na przeciwnika i nawet jak mu jakiś inny przeciwnik, o fajnie, jeszcze poziom wrósł i ktoś zginął w tle, to nawet jeżeli ktoś inny zada większe obrażenia niż ten, który sfokusował, chociaż nie do końca czasami nawet, to i tak, powiedzmy, przeciwnik woli bić tego, na którego fokus pierwszy poleciał, a nie tego, który zadaje większe obrażenia, ale mówię, to też nie do końca, nie? Bo chyba tak się czasami w Gothicu dzieje, a też czasami nie do końca. Nie wiem, czy chyba właśnie w jedynce tak nie ma, a dwójka nie jest lepiej naprawiona na tej płaszczyźnie, ale już to pewien nie jestem w sumie, wam szczerze powiem. Dobra, się boję, jak mi ten Hulk przywali teraz, że będzie po mnie. Grzesiu! Zostaw mnie w spokoju. No załatwcie te zombiaki zwykłe, bo dopiero jak załatwicie te zwykłe zombiaki, to będę się mógł zająć, wiecie, tym dużym przyjacielem. Ale dobra, sobie tutaj coś dobijam, coś uderzam, tutaj też moi koledzy, no wiecie, jakieś obrażenia zadają. Topol jeszcze żyje, Topol jeszcze żyje, chyba jedna osoba umarła, tak, chyba ten strażnik Mike przy okazji. Dobra, ten tego łowcę goni, Oliwier się z łowcą goni, co jest? W sobie komicie to wyglądało nawet troszeczkę, jak się tak ganiali koledzy z Benny Hill'a, jeszcze ta muzyczka by musiała wlecieć, to by było idealnie. Tu się jakiś zombie zablokował. Okej, okay, jeszcze tego wojownika. Ej, no i koniec, daliśmy nawet radę o wiele lepiej niż bym przypuszczał. Tylko poczekajcie, ja muszę sobie przebiec tak naokoło. Właśnie, tutaj włócznia bojowa leży, czyli chyba jakiś paladyn do boju też tam umarł, mający te włócznie. Ale to jest kurna durne, nie? Że tylko tą bronią Jeffsonową jesteśmy te mutanty w stanie załatwić tym dźganiem. Ale dobra, blokujcie go, żeby mi nie uciekał. I tak wystarczy się chwilę z nim pomęczyć, to w sumie padnie nasz tutaj tank z Left 4 Dead'a. No, panie kolego. Jednak trzymanie po tej broni jednej drzewcowej jest całkiem przydatne. Ale tylko w sumie na te mutanty, na nic więcej. Ta włócznia w sumie, broń drzewcowa, to mi się tylko naprawdę przydawała dosłownie na samym początku, jak ją dostaliśmy. Bo ona rzeczywiście była fajną nową opcją, a tak to już jest takie sobie. No i ile ja ci tam, Lordzie Ascarionie, ludzi zabiłem? Ważne, że Oliwier żyje, ale domyślam się, że on jest nieśmiertelny. Żyje Topol. No to w sumie nam połowa ekipy umarła podczas tej akcji. A to są jeszcze kolejne zombiaki. O nie. Dobra, wy się z nimi bawcie. A ja tutaj zmarłych policzę, czy coś. Mamy tutaj lekką kuszę. Czyli, o nie, no zombie łowcę, który nie pozwala mi w ciszy uczcić moich martwych towarzyszy. No i na pewno z dwóch paladynów i chyba jeden knechcik jeszcze padł, nie? Ale Topol żyje, Topol kozak, nie? Potem go mówię, sacrifice, bogu słońca czy coś, zrobimy z nim. Właśnie, bo jestem ciekaw, czy ja będę wchodził teraz sam jeszcze do tej starej kopalni, czy... Kurde, bo chyba za bardzo skrypt gotikowy nie pozwala na przenoszenie między zenami postaci bez uśmiercania ich wcześniej.
więc musieliby się jakby oni na nowo zrespić, zduplikować w tej, w starej kopalni, więc ta, mam wrażenie, że raczej sam tam wbiję. Co? O, tu się... Dlaczego przywoły... Aha, teraz dostrzegam, jak to działa, że jak ginie zombie wskrzeszacz, to się zombie przywołują przy graczu. W sumie zabawne, a nie przy tym zombiaku, który umarł. Zabawne, bardzo fajne. Ja sobie tutaj odszedłem, żeby się uleczyć. Bo mnie już stres zaczyna wpierdalać. O, 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 widzicie? Kolejne. Co jest? Ile tutaj jest tych zombie wskrzeszaczy? Jaja se robicie? Z tą ilością? Czemu się silne zombie skrzesiło? Wow, poważnie? Tu jest jakiś nowy skrzeszacz był, co silne zombie robi? Masakra! Ej, no wyciągnij broń! A, bo to polschował broń, mam 80 stresu, no tak. Czekajcie, mam tutaj redukcję stresu o 50. Jeszcze raz się napij. Dobra, teraz możemy działać. Nie wiem, czy któryś kuźwa znowu z tych paladynów nie poumierali. O nie, Oliwier jest zajebiście ranny. Kurde, no! Topol! Ty mi nie chowaj broni, gościu! Do boju! Ty mi naprawdę nie... No kurwa! Ty mi, typie, nie chowaj tej broni, będziemy mieli przesrane. Topol się zablokował barierkę, przywołany zombie chce mu dokuczać. Kuźwa, no, powiem wam, że to jest gorzej niż wcześniej. No o, kolejny nam tutaj strażnik umarł. Tu jest jeszcze ten przywołany dupek martwy. Jeszcze kolejny. Więcej was matka nie miała. Jezus Mary, czy tu jest koniec? Olivier. Olivier! Coś czuję, że poleje się krew. Hej, stary! Hej, stary. Okej, czyli teraz już jest trójka, tak? Czyli kolejny tutaj padł podczas tej potyczki. Lord Ascarion nie będzie dumny i jak zobaczy, ile mu ludzi załatwiłem. A, chłop jednak miał mikstury przy sobie, nie zdążył ich użyć. No szkoda, big szkoda, że tak to powiem, ale ja się z chęcią teraz napiję jeszcze. Dobra, co wy mnie obchodzicie, ja tutaj jestem głównym bohaterem, nie? Wy i tak jesteście tylko tłem do całej tej otoczki, zresztą jak zawsze w grach tak jest. Czyli co, dojdziemy teraz sobie do tego punktu i się skrypcik nowy pojawił. No chodź. O nie, tu jest jeszcze dwóch łowców popsutych. A więc żyje nam Topol, żyje nam ten Olivier, najważniejszy, i ten najwybitniejszy kuśnik. I no, te, no, no i to wszyscy, no i ja. Było nas chyba dziewiątka, to teraz jest nas czwórka. No, unlucky mega. Jakbym się postarał, to by też Taza na przykład za chwilę umarł z Topolem. O, Spyro nie żyje, miał piękny pogrzeb. Znaczy nie miał w sumie. No, to by było na tyle. Muszę przyznać, że trochę ich tutaj było. Na szczęście się udało. Wracajcie do obozu. Ja muszę jeszcze coś załatwić w kopalni. Nie potrzebujesz pomocy? Nie, dzięki. Poradzę sobie. Tazor? A, ty też już możesz iść. Topol tylko ze mną został. Zadarłeś z niewłaściwym człowiekiem. Tutaj lepiej nie robić sobie wrogów. Mądrość warta zapamiętania. Nie wiem, co ja z Topol mogę z tobą zrobić, nie? Powiedzmy, że zapiszę grę, ja tam wejdę. Tutaj też w berka sobie zapiszę gra. A ty się może tam gdzieś zgubisz, albo wiesz co, wracaj do jaskini. Tak jest. Nie, albo wracaj do Kawalorna, tam jest najlepsza miejscówka. To czekaj na mnie u Kawalorna. Dobrze. Szkoda, że nie mogę kazać Topolowi w danym miejscu poczekać, nie? Jak to zawsze jest z towarzyszami. Dziwne, że Ortega w sumie tej opcji nie zaimplementował, nie? Żeby NPC został w danym miejscu. Chyba, że to było zbyt trudne do zaimplementowania, to wtedy zwracam honor, nie? No i dobra, czyli co, ja mam teraz sobie sprawdzić kopalnię. Jakby tak nie można było od razu po prostu przebiec. Chociaż to by się mijało z celem i z założeniem, żeby te zombiaki przed kopalnią oczyścić, bo im się tam, jak widzieliście sami, dużo troszeczkę zaroiło. No. Czemu mi się przypomniało nagle? Bo pamiętacie ludziska, że my jeszcze spotykaliśmy w naszym gotiku tego uzdrowiciela, nie? Który był w starym obozie i on uciekł, bo się przeteleportował. Ciekawe co u niego, ale tak, ja wiem, że my go jeszcze spotkamy, tak wam powiem, więc... Bo jakbyśmy mogli o nim zapomnieć zresztą, ale to też jest w pewien sposób do przewidzenia, jeżeli pamiętamy, że taki gość w ogóle, no sami rozumiecie, istnieje i istniał i był i jest dalej z nami. Myślę, że chyba na sam dół muszę pobiec, nie? Bo tutaj póki co bezpośrednio w tej kopalence to niczego nie ma. A jeszcze Ascarion nas prosił, żebyśmy znaleźli koło zębate. Jestem ciekaw, czy to koło zębate będzie dokładnie w tym samym miejscu, w którym domyślnie jest w gotiku. Czyli gdzieś w tych takich komorach bocznych, nie? Na przykład jedna z nich to była taka. Tak! Ej, akurat pamiętałem z Gotika pierwszego, nie? Że tutaj może być koło zębate, no i rzeczywiście coś pod maszyną leży. Czy jestem w stanie was tutaj jakoś nacelować? Kumple, kumpele, koledzy? Nie umarły, pełzacz, ale one trudne nie były, nie? Jak żeśmy odrzuszczali z Danielem kopalenkę, to na serio nie było jakieś wyzwanie większe, ale trochę się boję tam zejść jednak. O! Dwa strzały z kuszy to łatwo, panie. Sądziłem, że coś będzie tutaj gorszego.
Nieumarły pejzaż sobie tutaj biega. Tam jest tak ciemno, że aż wolę się tam, wiecie, nie zapuszczać za bardzo. Wystarczy, że sobie już brodę zbyt długą zapuściłem. Wow, fajny gotik. Ujeżdżałem pełzacza. No chodź. Fajnie, jak konia, rumaka. Hehe. Ciekawe. Zębatka do kołowrotu. No i to powinno wystarczyć, nie? Dobra, to przy okazji misja poboczna aktywowana. Pamiętamy z dialogu z poprzedniego epizodu, a Ascarion z tekstem wyleciał: słuchaj, ja bym chciał tutaj uruchomić jeszcze raz wydobycie. Myśmy mówili: no spoko, mordo. Zastanawiam się, czy ta drabinka, czy tutaj Ortega nie poprzestawiał trochę lepszego designu tego miejsca z tymi drabinami nie zrobił, bo ja pamiętam, tutaj tak kurwa w zwykłym gotiku pierwszym nie idzie wejść po tych drabinach, że piranie dały po dwie, nie? Jakby graczowi pierwsza... A co my tu mamy? Odłóż tę cholerną broń! Dobrze, przepraszam! Dobra, rozumiem już wszystko. Wiecie, to jest zabawne, że moderzy lepiej potrafią obiekty porozstawiać niż ludzie, którzy wymyślili w ogóle tę grę, nie? Bardziej sensownie. Ale, no cóż. To nie jest źle, że podniesienie koła zębatego sprawia, że się znachor pojawia. Tego się nie spodziewałem. Aha, znowu się spotykamy. Co ty tu robisz? Czekam na ciebie, trzeba zemścić się na tobie za to, co zrobiłeś na zamku. Nie było to zbyt rozsądne. Jesteś zwykłym świrem, wiesz o tym? To, co robiłeś swoim pacjentom, było chore. Nie zmienia to faktu, że niepotrzebnie wchodziłeś mi w drogę. No, dziwny ma głos ten znachor, nie? Mój mistrz rozkazał mi, żebym cię zabił, więc to uczynię. Jaki mistrz? Giń! Coś czuję, że poleje się krew. Pojedynek mistrzów Shaolin. Wow, fajny masz topór. Wow! A żeśmy zrobili tutaj ligę mistrzów. Jak na gościa w samym fartuszku, jestem dosyć twardy. Ja cię pamiętam ze starego obozu, ja cię łatwo połamałem w tym starym obozie. Jak mi na mnie rękę podniosłeś, gościu. No i co, zabiorę ci krzyk wojownika, chociaż prawie mi nastukałeś, nie ukrywam. To jest dosyć ciekawe. Poczekamy aż wstaniesz. Można powiedzieć, może mi coś powie, a ja wam powiem, nie wiem, poczekamy. Jak coś tego skuszę, zastrzelę jeszcze. Póki co książę musi sobie trochę na ziemi poleżeć, bo w sumie jeżeli bym miał paść na strzała, to idzie to chyba w skryptach zrobić, więc dlatego czekam. Jeszcze po... Widzę cię. Dobra, chcę mnie bić dalej. No i co teraz? Serio, to chyba na tyle by było. No nie wiem, no kopalnia jest oczyszczona. Znaczy, ja nie miałem żadnego zapisu w dzienniku, co jest najgorsze. Intuicja jakby nakazywała teraz wrócić z powrotem, nie? Na sam szczyt. Tak prawdę mówiąc. No tu jest jakiś zombiak. Że poleje się krew. Czyli my tak do końca też nie oczyszczyliśmy w 100% w ogóle tej kopalenki. Ciekawe jest to, że sami widzicie teraz naprzeciwko, że pełzacz z zombiakiem żyłem jeszcze w symbiozie. Nie, jak raz tego grubasa zabiję i stąd wychodzę. Nie ma sensu w ogóle tutaj dalej siedzieć. A, to pewnie jest chyba kopacz jeszcze. Może to była taka sytuacja, że kopacz tam zaczął jeść, ten pełzacz. I w pewnym momencie ten kopacz nagle wstał, nie mając połowy brzucha, a pełzacz też się zatruł tym mięsem z niego, bo go jadł, a on był zainfekowany zombie i się obydwoje zombie zrobili i zbili pionę. Powiedzieli sobie: sorry, mordo, że cię wpierdoliłem, a on powiedział: okej. No tak było, nie zmyślam. Czy ja was kiedyś okłamałem? Może. Jeżeli tak, to nawet nie pamiętam. Ale to oznacza, że jestem prawdomówny. Chyba. Nie, już nie wiem. Mogę stąd wyjść? Nie, no serio, to coś jeszcze jest do roboty, naprawdę do zrobienia, czy nie? Czemu ja mam podkreśloną ławkę? Aha, ja nie mogę na niej usiąść, no tak, no to też wiem dlaczego. Tutaj niczego nie ma, no znachora zabiłem, jakiś mistrz tutaj, pierdzielenie o Chopinie. Ja chyba tędy nie pójdę, nie? Ej, właśnie, jak ja tędy wcześniej wychodziłem z kopalni? Aż nie pamiętam. O, dobra, może i tak. To git. To jest jeszcze tak spokojniutko, tak cichutko, nie? No. Naprawdę, o co chodzi? Modyfikacja mnie zaskakuje. Chyba, że teraz jak wyjdę stąd, to coś się ciekawego wydarzy. No bo, no co ja mam w dzienniku? Koło zębate. Lord Ascarion chce, żebym znalazł koło zębate. No i tyle, no i tyle. To najwyżej jakąś misję dodatkową zrobię, nie? Myślę, że tutaj by było w jakimś takim głównym punkcie, żeby grać czegoś nie przeoczył, jeżeli byłoby wymagane, wiecie, dodatkowa aktywność, żeby to ukończyć. By się jakaś postać, wiecie, pojawiła jeszcze w razie W, ewentualnie jakieś wydarzenie, ewentualnie sam Bragus by sobie pod nosem powiedział, że jest super mistrzem.
narciarstwa, jak sami teraz widzieliście, trenował. Słyszę jakiegoś zombiaka jeszcze, to pal licho. Więc myślę, nie, kto tu jest? Hej, dzięki za pomoc, myślałem, że już nigdy nikt się tu nie zjawi. Kim jesteś? Nazywam się Ulber. Co jest? Schroniłem się tutaj w magazynie. O dziwo, dość długo udało mi się przetrwać. Jak wygląda sytuacja z zapasami w magazynie? Jest tego jeszcze sporo. Rozumiesz chyba, że część musiałem z tego wykorzystać. Tak, jasne. Właśnie, bo nie pytałem. Tak w ogóle, co wy tutaj robicie? Wypełniamy rozkazy Gomeza. Mamy oczyścić kopalnię z zombie, aby można było swobodnie zabrać stamtąd zapasy na zamek. Na zamek? Czy ktoś poza kopalnią przeżył? Tak, i to dość spora grupa ludzi ze starego obozu. O cholera, to świetne wieści. Muszę za jakiś czas tam dołączyć. Jednak na razie nie mam kompletnie sił. Nie spałem już kilka nocy. Dobrze, Ulbercie. My musimy się zbierać. Rozumiem, że nie masz nam jak pomóc, prawda? Tak, wybacz. Rozumiem to doskonale. Idź na górny szyb. Są tam strażnicy. Dobrze, zaraz wyruszę. Ulbert, co się dzieje? Oni nie żyją. Strażnicy nie żyją. Co się dzieje, Pragus, tobie? Faktycznie. Dobra, chodź za mną. Pozbędziemy się tych zombie. Boję się. Damy radę. Chodź. Co jest? Bragus, mam wrażenie, że Bragus naprawdę dostał jakiś omamów, nie? I mu już tak psycha pierdolnęła, że on dalej ma flashback, jak jeszcze zadanie dla Gomeza wykonywał i on nie dopuszcza się myśli, że Gomez nie żyje, reszta. Nie, tak serio, to Ulberta naprawdę powinniśmy znaleźć wtedy, kiedy z Danielem byliśmy oczyszczać kopalnię, ale widzę, że coś skrypt nie zadziałał. To już koniec. Tak, zostanę tu tylko na chwilę w kopalni, po czym wyruszę na zamek. Powiedz mi tylko, jak się tam dostanę? Kojarzysz dziurę na targowisku prowadzącą do piwnic magnatów? Tak, kojarzę. Dzięki niej się tam dostaniesz. Musisz być szybki. Najlepiej jak dostaniesz się do obozu, wejdź na dach chat i podążaj po nich. Będziesz bezpieczny. Dobra, dzięki jeszcze raz za pomoc, przyjacielu. To jest właśnie, są te piękne skrypty Gothica. Widzisz, że tutaj mamy zupełnie inny zen, co nie? I Ulbert w zenie w starym obozie nie żyje, ale żyje w tym zenie, nie? Dlatego tak samo jak w Górniczej Dolinie spotykamy najpierw Diega, to jego ciało jest ukrywane w takim schowku na ciała, nie? Ale dużo gier coś takiego posiada generalnie, schowki na ciała. Jakoś... Mon KS, co się dzieje? Co to jest w ogóle? Jakiś podświetlony, przywołany zombie? Skąd one się wzięły? Jakbym ich wcześniej nie zabił, czy coś? No więc to jest dosyć ciekawe, że jakby skrypty gier czy silniki w grach nie potrafią dopuścić sytuacji, w której kompletnie, jak już jest jakaś jednostka wprowadzona do gry, nie potrafią je kompletnie usunąć, szczególnie NPC, więc nie wiem jak to działa, nigdy nie robiłem gier RPG. Jeżeli jest tutaj jakiś spec, który wie jak to generalnie działa, to ja z chęcią posłucham jego tutaj jakieś opinie, jego jakieś rady, jakiś łamacz. Nie potrafiłem tego doczytać do końca. Bo to jest dosyć ciekawy temat jest, nie? Jak to jest właśnie z tymi ciałami w grach, jak się pozbywać ludzi. No. To fajne wydarzenia tutaj były. Nie wiem, mam do Skariona wrócić, co? No, chyba tak. Hej, kolego. Pogadajmy. Udało nam się wyczyścić teren wokół starej kopalni. Świetna robota. Dużo tego tam było? Bardzo dużo, ale daliśmy radę. Niedługo wyślę tam ludzi, aby zabezpieczyli teren. Doskonała robota. Proszę, weź te mikstury w nagrodę. Zdobyłem koło zębate. To świetnie, pokaż mi je. Wygląda na sprawne. Kiedy otwieramy zawaloną kopalnię? Bezwłocznie. Chodź. O, to ciekawe. Czy tam będzie jakiś nowy zen przygotowany pod resztę naszych przygód? Być może. Ewentualnie dojdzie to znowu do jakiejś kiepskiej sytuacji, no bo... Nie wiem, ja gram teraz w takie gry na tym YouTubie, że zawsze kiedy coś się zapowiada, że może być fajne, może być miłe, może być dobre, to koniec końców dupa z tego wychodzi. Dobra, masz tutaj te koło. Mam tam wejść? A coś myślał? Mówiłeś, że mam wam pomagać, a nie odwalać czarną robotę. Czemu sądzisz, że jest to odpalanie czarnej roboty? A niech cię szlak! A co, jeśli zastanę tam pierdyliard nieumarłych? Jeżeli będzie ich zbyt dużo, to wracaj. Jeżeli będziesz widział, że dasz radę je zlikwidować, to zrób. No dalej, nie zwlekaj.
Fajnie, że przynieśliście ciało Driana i je tutaj położyliście w miejscu, w którym stał. Tak będzie sobie tak leżał. Okej, spoko. Zgaduję, że pewnie daliśmy mu koło, on dał nam zupełnie inne koło i tylko to koło, które nam oddał, czyli inne, umożliwia otwarcie kołowrotem tutaj tego szybu. Aha, pewnie tak, ja już dobrze wiem, jak Gothic działa. Dobra, wchodźmy do środka. I dobrze mam tę pochodnię, bo i tak, wiecie, ciemno jest. Holy shit. Ojeju. Piekielnik, zwój, magiczna ruda. Generalnie to jest obszar, który został z pierwotnego Gothica wycięty całkowicie, co nie? On rzeczywiście zadowolona kopalnia. Kiedyś istniała. Mech nagrody. Tu jest tak dużo w ogóle, kuźwa, rzeczy rośnie. Tu jest ruda usypana, co się dzieje? Tędy jest wyjście? Tak, nie, w sensie tędy się idzie. Okej. Okay. Tędy jest wyjście, czy też wejście do tego miejsca. Wow, fajnie. Zawalona kopalenka. Więc jest tutaj przedmiotów leży, to jest aż za dużo, mam wrażenie. Jakieś miecze bojowe, pałki, łuki, co? Kurde. Za niezła zawalona kopalnia, tak zawalona prawie, że w ogóle, nie? No chodź. Bardziej też niepokojące na pewien sposób są tutaj te światła, nie? Że jakim cudem to się tutaj pali, nie? Co to był zapalnik? Powinno być ciemno jak cholera. Tym bardziej by była taka groza wchodzenie do jakiejś opuszczonej kopalni czy coś w ten deseń. Zombie strażnicy, kilku kopaczy. Pozostaje też pytanie, skąd tutaj te zombiaki są, ale no... To mogą być rzeczywiście ci, którzy zginęli podczas zawalenia tego miejsca. A tutaj byli w trakcie, stacjonowali. No, to by pewnie, to by w sumie to wyjaśniało. Ich obecność. Tam jest coś dziwnie ciemno i jasno jednocześnie, więc wolę najpierw iść w lewą stronę w sumie. Tutaj jest chłop w ogóle powieszony. To na fajnej odległości, wysokości się powiesił. Co to jest? Krwawy żniwiarz? Jezus Maria, jak to brzmi? Ale tutaj jest upiornie. Ojeju, ja byłem w cieniach przeszłości w tym miejscu. Dobra, ja znam tę lokację, ona jest trochę rozbudowana. Mhm. Okej, okay, już mam flashbacki z cieni przeszłości, a tam nie było zbyt miło w cieniach przeszłości. Ajajajajaj, mam przemiany w Cerbera. Skąd ja to mam w ekwipunku? Przecież chyba z tego korzystałem. Przywołanie demona, czekajcie, ja szukam światła, jakby ktoś pytał, co ja w ogóle kombinuję. Mam jeszcze armię ciemności w ogóle. Uzdrowienie, broa lodu, lodowa fala, jest światło. Noszę je w sobie. Tak mówiła jedna z postaci w Lidze Legend. Chłopa tutaj ukrzyżowali. To fajne łóżko. W dobrym miejscu. Posrana jest ta zawalona kopalnia. O? Powiem wam serio. Ci co, pewnie znowu będę musiał do jakiegoś punktu dobiec. Mówię, gdzie się pojawił jakiś zapis w dzienniku albo jakaś postać, a potem szybko wrócił do Askariona i mu powiedzieć siema. Dobra, to ja już tutaj wiem, że nigdzie tędy nie dojdę, bo tu jest jezioro z wodą. Czyli trzeba powrócić tutaj w lewą stronę, ale jednak trochę inaczej wyglądała w cieniach przeszłości ta miejscówka. No, pewnie każdy przemodelował do, powiedzmy, swoich potrzeb, co nie? Czyli zarówno Ortega i twórcy Cieni Przeszłości. Tutaj akurat nie pamiętam, kto jest za Cienie Przeszłości odpowiedzialny. Czas trochę pomachać mieczem. A nie chciałbym was skłamać. Ale zombie wojownik mnie już akurat do tej miejscówki nie pasuje. Tylko zombie strażnicy kopacze by się tutaj moim zdaniem wpasowywali w klimat tego miejsca co najwyżej. Ewentualnie cienie jeszcze, ale i tak ze zdecydowaną przewagą kopaczy, nie? Bo to w końcu ich domena była... A kilku strażników też raczej wystarczająco jest. No, raczej w cieniach też łóżek tutaj za bardzo nie było. I mniej miejscówek na killoffy. Super hitboxy są w tej grze, no. Najlepsze we wszechświecie. Dobra, wrogus, gdzie my teraz pójdziemy? Tutaj bardzo jasna skała jest i kolejne łóżko. Ha, killoffów to mają, a killoffów, ja pierdzielę, bogacze. Stos czaszek. Kolejny szkielet. Spoko miejsce. Bragusowi za sam fakt bycia w tym miejscu stres powinien rosnąć, no bo mimo wszystko nie są to zbyt komfortowe warunki. A tu jest taka duża przestrzeń, co pełzacze mnie atakowały w cieniach przeszłości. Tak, robię referencję do tej serii, bo ona była całkiem dosyć fajna. Nagrywałem ją sprzed pół roku. Generalnie bardzo wam polecam, jeżeli nie oglądaliście u mnie tego na kanale. O, też były pełzacze w cieniach. Bo to był mod też na jakieś 13 odcinków, w sumie nie całkiem krótki, ale naprawdę bardzo wam muszę powiedzieć ludziska, że przyjemny, także nie widzieliście, zachęcam, szczególnie jeżeli jesteście osobami molestującymi Gothica po prostu ile wlezie na YouTubie, nie? Ewentualnie w własnym zakresie. Wow, nieźle, że wojownik padł na strzała, tamte zwykłe na 2, a chyba krytol musiał wejść w takim razie. No, spoko. Jak gdybym tak zombiaki
naprawdę siekał jak te pełzacze, to było naprawdę zarąbiście. Chyba mi światełko powoli gaśnie, a tutaj za jasno nie jest. Kurde. Czy ja będę musiał to jakąś królową pełzaczy znowu zarąbać? Jaja sobie robicie. No, Bragusy frajer jednak, jeśli się tak dajesz naprawdę porobić. No, to jest dosyć charakterystyczny tunelik. Żebym za chwilę nie poszedł w miejsce. Pewno, jedno. Dobra, jaką my tu mamy? Nieumarły pełzacza jeszcze. Ty całkiem duży jesteś, nieumarły pełzacz mutant. Aaa, dobra, a ty jesteś taki duży. No i zabity. No i co teraz? Białe pełzacze, są tylko zwoje tutaj jeszcze do zabrania. Chyba to jakiś pierścień leży? Nie, wydawało mi się. Bryłka rudy, wnętrzności pełzacza, fajka, napój, płytka, krucze ziele, jajo pełzacza, moneta, wnętrzności króla pełzaczy, włócznia bojowa. Ciekawe. Jest jakiś zwój jeszcze. I się tak zajebiście cicho teraz zrobiło. Chyba, że te wnętrzności teraz będę musiał, powiedzmy, dostarczyć do Askariona z powrotem, nie? Wiecie, jako potwierdzenie, że siema... Właśnie już to wszystko zostało wykonane, no bo mówię, Gothic po raz kolejny jest taką gierką, że chyba najłatwiej właśnie jak się modyfikuje, to za pomocą takiego czegoś, że mamy odpowiedni przedmiot w ekwipunku, który aktywuje jakby dalej zadanie. Ja pamiętam w ogóle za dzieciaka, że jak te rury tutaj są, co nie, tak jakby tunele, te pełzaczy, to że nimi można, wiecie, się poruszać, w sensie to jest takie coś, że te rury wystają jakby tutaj i to jest takie, o! Kurde, czyli tam można wejść i prawdopodobnie eksplorować dalej, ale ja się zawsze bałem trochę za dzieciaka grać w tego Gothica i nigdy nawet nie próbowałem do tych rur wchodzić, bo wiedziałem, że nie, ja tutaj tylko zrobię to, co mi kazali, ja nie chcę więcej. Nie byłem zbyt zachęcony do eksplorowania za bardzo tej gry, bo no jak się miało te kurde jednak z 12 lat, to można się było trochę tego Gothica, nie wiem, przestraszyć, szczególnie jak się grało pierwszy czy drugi raz zaledwie. No, cóż. Ale to mówię, pewnie tak, danie odpowiedniego przedmiotu to Gothic taki jest po prostu, Gothic be like, nie? Można by było całą serię memów zrobić, że przedmiot aktywuje dalej zadanie, etc. No to sobie pogadałem w takiej uroczej ciszy, więc wynosimy się teraz stąd czym prędzej do Askariona powiedzieć, chyba, że zadanie wykonane, mam wrażenie. O ile znowu się coś złego nie wydarzy po drodze, bo ta gra lubi zaskakiwać. Jak? Zbadałem kopalnię i oczyściłem ją ze wszelkiego panoszącego się tam plugastwa. Dobra robota. A jak wygląda sytuacja ze złożami rudy? Najgorzej nie jest. Jest kilka złóż, jednak rzeczywiście większa część kopalni została zalana. Wydaje mi się, że potrzeba byłoby kilku miesięcy, aby wydobyć tyle samo rudy, co w kilka dni w starej kopalni. Czyli jest beznadziejnie. Król potrzebuje mnóstwo magicznej rudy. Ta kopalnia na nic się nie zda. Mimo wszystko dobrze, że ją sprawdziłeś. Okej, a co z moją czarą Inosa? Dobra, wedle umowy proszę tu twoja czara Inosa. Thanks, man. Dzięki, muszę lecieć, czas nagli. Oczywiście, powodzenia. Przepuść mnie! Nice, ale jest ciemno jak cholera. Poczekajcie, sobie zapalę światło tutaj jeszcze. Przepuść mnie! Jezu, jaki upierdliwy facet, nie? Przepuść mnie. Wnętrzności króla pełzacza. A, czyli mu tego nawet nie oddawałem, po prostu wystarczyło, że mam to w ekwipunku. Dobra, jest pochodnia. Zobaczę sobie ten amulet, nie? Ciekawe się, co to jest. Amulet pradawnych, amulet siły, czy to w ogóle można założyć? O, święta czara Inosa, ochrona przed magią Beliera. I ochrona przed magią 50. Nice. Święty amulet. Dobra. Ksardupcia będzie musiał być z nas teraz zadowolony i bardzo dumny z całą pewnością, że mu to teraz podarujemy po prostu w prezencie do nekromanty. No i piąteczka, lecimy. Dawaj, Bragus, nie udawaj. To fajny rycerz, który nie istnieje. Dobra. I siup po drabince raz kolejny. Mnie to tak boli, nie? Brak tych schodów cały czas. To jest coś, na co ja mogę narzekać za każdym hełnożonym razem, kiedy tędy po prostu przychodzę. W ogóle zwróćcie uwagę, jaką ona zajebiście grubą podłogę tutaj. Czekajcie, bo się zamotałem. O, patrzcie, jak tutaj jest ta drabina. Przecież to ma kuźwa z 1,5 metra grubości chyba. Z metr co najmniej. Kto taki żelbeton gruby robi? Ksadas, ale masz pancerną wieżę. Podłoga grubsza od ścian, nie? Mam ze sobą czarę Inosa. Doskonale. Ja w międzyczasie przygotowałem mój pentagram tak, aby nas tam teleportował. Przekaż mi, proszę, ten amulet. Proszę. Zejdź na dół na pentagram. O, stary, co ty kombinujesz? Pewnie coś niedobrego. Ale okej, niech będzie. W sumie
wszystko mamy już, co było do załatwienia, chyba załatwione. A to jeszcze nawet ciekawości dziennik teraz możemy sobie przejrzeć. Oddziały króla w kolonii, to się już pewnie nie wykona, to też już powinno zostać wykonane, sorry. Dolina zombie, no to jest generalnie cała fabuła naszej modyfikacji po prostu. No i stary pustelnik to jest coś, czego mi się nie chce wykonywać, no bo co, facetowi pewnie bym przyniósł roślin, dałbym jakieś mikstury i by się na tym po prostu naprawdę skończyło. Kurde, to jest durne, nie, że u Xardasa nie możemy tego w ogóle się przespać. Poczekajcie, ja zrobię takiego myka, bo w nowym obozie idzie się przespać. Przeteleportuję się do nowego obozu teraz. Dobra. Dame Daniel, jesteś dalej u siebie. Prześpimy się w nowym obozie specjalnie. Xardas chwilę poczeka. Nic mu się tam nie stanie. Co tam mu różnica zrobi, że czy tam zejdziemy na dół za 2 minuty, czy na przykład 6 godzin, 8. Nekromanta teraz teleport i będzie beczka, jak mnie teraz przeteleportuje, jak się od razu przeteleportuje. Ewentualnie się skrypt popsuje. No i okej, co teraz? Okej, wczytałem grę, może teraz to zadziała, nie? Tak, przez co się przespałem, się popsuło. No dalej, przychodź. Stary, gdzieś ty mnie wywalił, nie? Dobra, ale zobaczmy. Uuu, wczytywanie nowego obszaru, co się dzieje? No to jesteśmy. Całkiem przytulne miejsce, nieprawdaż? W rzeczy samej. Dobrze, Bragusie. Musimy iść dalej. Prowadź. Co nas tu czeka? Z przyjemnego i łatwego. Musimy odnaleźć drogę do portalu. Ale moi drodzy, drogę do portalu odnajdziemy sobie w następnym odcinku, bo mi ta nagrywka troszeczkę wyszła za długa. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zostawcie coś po sobie, klasycznie. Z Xardupcią się widzimy chyba już w finalnym epizodzie w takim razie, no bo to oczywiście pewnie będzie to już lokacja ostania do oczyszczenia, także dziękuję wam bardzo. Widzimy się chyba w takim razie na wielkim finale. Na razie, hej!